Jak informuje Kozienicka Gospodarka Komunalna, od 7 maja handel na targowisku miejskim ponownie będzie uruchomiony w pełnym zakresie. Zniesione zostaje zatem ograniczenie handlu tylko w czwartki i określonymi towarami. Dalej jednak obowiązywać będzie szereg wytycznych związanych z bezpieczeństwem. Warto wiedzieć, że sprzedający na terenie targowiska przy ulicy Bohaterów Getta w Kozienicach muszą wypełnić kwestionariusz na temat stanu zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2 i przekazać go wyznaczonym pracownikom targowiska. Sprzedający muszą być wyposażeni w środki do dezynfekcji i powinni zapewnić dostęp do nich bądź do rękawiczek jednorazowych kupującym na ich stoisku. Stanowisko handlowe powinno być dezynfekowane co najmniej raz na godzinę. Ponadto cały czas należy zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy poszczególnymi osobami, w tym pomiędzy klientem a sprzedawcą, wynoszącą minimum dwa metry. Warto pamiętać, że przy każdym ze stoisk jednorazowo może przebywać maksymalnie 4 osoby. Zgodnie z przepisami, osoby dokonujące zakupów na terenie targowiska zobowiązane są do noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosów. Wszystkie procedury związane z handlem w obecnych warunkach, w tym kwestie obowiązków sprzedawców, zasady sanitarne obowiązujące wszystkie osoby odwiedzające targowisko oraz uprawnienia zarządcy, zostały szczegółowo opisane na stronie Kozińskiej Gospodarki Komunalnej www.kg.kozińce.pl w zakładce aktualności.